Hej, cześć, siemano wam wszystkim. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. I w tej chwili idziemy do Cecila powiedzieć mu o zbrodni tego... O zbrodni Tchoraka właśnie, że zabił tego Baltimora. Nie wiem, nie widziałem tego Baltimora, powiem wam szczerze, wcześniej. A może coś przeoczyłem, nie wiem. I tak, zrobiłem jeszcze przede wszystkim poza nagraniem właśnie tych odcinków, znaczy odcinka tego, co teraz nagrywam właśnie, zrobiłem troszkę zadania właśnie, gdzie jest Triss Merigold, ponieważ jak pamiętam, to ostatnio właśnie też tak było, przejścia drugą stronę upiorne mgły, ale jak ja musiałem od nowa właśnie wczytać ten zapis, ten taki wcześniejszy, nie pamiętam już jaki to był właśnie i... Musiałem, właśnie tu nie były zrobione zadania, zapomniałem o nich, zapomniałem o nich, przede wszystkim powiem wam. I zaraz pójdziemy do tej, znaczy na tą drugą stronę upiornej mgły. Właśnie jeszcze tutaj trzeba zrobić, a tylko nie wiem czy to jest, zadanie poboczne, wiecie, ta wieczna bitwa, nie wiem. Tutaj na pewno to jest, na pewno to jest fabuła, na pewno, na 100%, bo to trzeba dla Saski właśnie te znaleźć te składniki tego... Składniki, czekajcie, jak to było? Składniki do trutki właśnie. Ale to zrobimy dopiero... Właśnie nie wiem, czy to jest źródło mocy, znaczy róża pamięci. Bo chyba mi tego tylko brakuje, tej chyba róży, nie wiem, nie jestem pewny. Bo na pewno królewską krew mam. Nieśmiertelnik tak samo mam. Źródło mocy... Właśnie nie wiem, wiecie. Chyba mam, bo jak tam ostatnio chodziłem do tego miejsca mocy, to chyba to było na pewno. I tylko została ta róża pamięci. Wiem, że ona to ma Triss na pewno. Róża pamięci na pewno ma Triss na 100%. Lub nie ma, bo mogła ją zgubić, wiecie, jak ten zabrał ją. No, właśnie zabrał ten Yoletto. Pamiętać, znaczy... tego nie widać było, co nie? Tylko on ją porwał. Bo ona była właśnie przy tych... Jak pamiętacie, przy tych trollach, co nie? I te właśnie ta trollowica, czy jakoś jak ona ją widziała, tylko nie wiadomo gdzie jest dalej, wiecie jak to jest. O właśnie. Na kuśki męskich bogów, toż to zapiski mistrza Baltimora, skąd je wytrzasnąłeś? Odkryłem jego skarbiec niedaleko leża troli. Poza tym wasz nowy mistrz Run Torak nie żyje. Opuścił ten świat wraz z dwoma czeladnikami. Co ty gadasz? Jak to się stało? Baltimore został zamordowany przez Toraka. W notatkach, które ci dałem, jest na to wystarczająco dużo dowodów. Dzięki, Wiedźminie. Tu masz nagrodę za swój trud. Nie jest tego wiele, wybacz, ale będę potrzebował funduszy. Rozumiesz, muszę wyszkolić nowego mistrza run. No na pewno. Ile dostaliśmy kasy? Nowy etap zadania. Co? Czy już skończyłem to zadanie? Zaraz, chwila. What the fuck to jest? Dlaczego tak dziwnie jest? What the fuck? Ej, what? Ale nie, serio, jakoś tak dziwnie się zrobiło, powiem wam szczerze. Dobra. Aha, zadanie zakończone powodzeniem. Elegancko. I ile mamy... Expa? 24 poziom już? What the fuck? Serio? Wow, no po prostu powiem, że aż się zdziwiłem. 24 poziom mam, no powiem, że nieźle. Ale zaraz, chwila. Znak QM jest ulepszony. Znak Igni. Właśnie nie wiem, czy to było warto. A sobie. A nie mogę? Wow. Dlaczego? No nie. No nie. Dobra, sobie to weźmiemy. Tutaj już mamy. Axi też jest. Potęgowanie magii. Nie. Wyładowanie to. Dlaczego nie mogę? Ej, to. Dobra, zaraz, chwila, jeszcze tutaj trzeba popatrzeć, czy tu mamy wszystko już takie, tak ulepszone, tak nim więcej. No mamy, tak nim więcej ulepszone tutaj też. Tutaj właśnie, jeszcze tutaj mi brakuje, co nie? Dobra. Zasłona, nie, zasłony jest za bardzo nie. Kurde, sam nie wiem, co by tu wybrać, wiecie? Kombinator,
Sam nie wiem, co by tu wybrać. Na pewno tego nie będę brać. Zmysł walki też nie. I wir jeszcze jest, nie? A tutaj? No to prawie nic. Nic nie jest chyba. Jak to? Ulepszone. I zwiększone przede wszystkim. Znaczy ulepszone i zwiększone, no tak. Można mniej więcej tak mniej więcej można powiedzieć. Dobra. Metateza. Kondensacja, mutant. Kurde, sam nie wiem, co by tu wybrać sobie. I idziemy stąd. Idziemy. Zaraz, chwila. Nie wiem, czy to jest też to zadanie o te ściany mają uszy. Właśnie fabularne, właśnie nie wiem, bo to... gdzie on jest? Nie wiem. Zaraz, to jest tak... Chyba mamy ten sztandar Bury Chorągwi. Lecz nie wiem, nie jestem pewny, wiecie, w 100%. Tutaj to na razie poczekamy sobie na te... na ten rozwój wypadków. Przejść na drugą stronę upiornej mgły. Chyba to zrobimy jeszcze dzisiaj, w tym odcinku. W kolejnym zobaczymy, co jeszcze będzie. Zaraz, chwila. A zaraz, może poszukajmy sobie jeszcze tego... medalion. Bo mamy królewską krew. Tylko zaraz, gdzie jest ten sztandar? Sztandar mamy, to jest to. Tu mamy to, dobra, okej, fajnie. Dobra, idziemy do... Czy... na drugą stronę upiornej mgły. Ej, gdzie? Kurde, ja za nim lecę, ja jakiś głupi. Za tym krasnoludem, a on sobie poszedł przecież... do tego. Do kuchni swojej, co nie? A ja za nim idę, myślałem, że tam wyjście jest, a jednak nie ma! Nie ma. Dobra, idziemy na to stronę upiornym mgły pewnie już. Zobaczymy, czy coś tam ciekawego jest. Zobaczymy, zobaczymy. Jak tędy. Sam nie wiem. Cicho bądź tam. Cicho. Wy też kury cicho bądź tam. Zaraz zapiszę sobie grę przede wszystkim. O. Kurde. Tajemniczy kupiec. Co ma ciekawego dla mnie? A, ja z nim handlowałem się... Aha, wiem. Miecz Stanisa. Wow! Co? Wow, jeszcze lepszy jest mieczyk. No, powiem, że nieźle. Nieźle. A ja mam jaki? Solidny. Zatruta... Co? Tego nie miałem przecież. What the fuck? Co to jest? Ej, no. Czekajcie, bo ja już sam nie wiem, gdzie ja mam... Zara, chwila, ja mam... Nie, to... Gwychyr. Ty, co tu jest? Kurde, pierwszy raz widzę takie coś. Ten mieczyk, wow, powiem, że... Że... Nieźle. No, powiem, że... Niezły mieczyk, tylko nie wiem właśnie, jakie ma ten... Jeszcze. Obrażenia 22-28, a ja miałem jakiś wcześniej ten, tak? Tak jest, ten miałem. Kurde, bo tu można powalić jeszcze gościa jakiegoś. No, gościa coś takiego. A tu za bardzo... Znaczy, to nie jest to. Zaraz. Tu, a, tu, Jezu, ja czytam tutaj, Boże. Zaraz, żywotność plus 20. Mamy, o, redukcja obrażeń podczas bloku 30 plus... Ogłuszenie plus 8, no, powiem, że nieźle. A ten miał... Czekajcie... Ten? Ja już sam nie wiem, jak ja miałem ostatnio. Powalenie 12. Redukcja. Ten lepszy jest o wiele lepszy. Ten wychyl. Bierzemy go. Znaczy będziemy go nosić pewnie. Do jakiegoś momentu, nie wiem do jakiego tak konkretnie. Nie wiem. Powiem wam, że... No to już chyba prawie będzie praktycznie... Nie chcę na razie nic mówić, ale chyba to będzie praktycznie koniec gry. Ale kto wie. Kto wie, jeszcze nas może dużo spotkać. Mogę znowu lamić, jak zwykle. Tak jak zwykle. I co jeszcze? No i jeszcze, kurde. Ej, Jezu. Ajajaj. I co jeszcze wam powiem? No idziemy teraz na to na drugą stronę tego, tej upiornej mgły, znaczy nie tego. Tego upiornej mgły, no fajnie. No i jeszcze telefon dzwoni na nagraniu. Dobra, za chwilę się widzimy. Już jestem, moi drodzy. No niestety.
przeszkadzają mi nawet na nagraniach, co nie, moi drodzy. A jak? O! Widzicie? Już nie wychodzą te padalce, czy jak mu tam. Znaczy te takie... Jezu, wyleciał mi z głowy teraz, Boże. Szkielety właśnie, szkielety tak jak w Gothiku są. Kurde, o Jezu, ale ja się powiem wam szczerze, odzwyczaiłem od Gothika już, bardzo. Bardzo się odzwyczaiłem. Kurde, to sobie powiem, grałem w trójkę, co nie, trochę tam, żeby przejść. Bo też pewnie niedługo zaraz zaczniemy też trójkę po dwójce. Znaczy dwójkę po trójce. Czy odwrotnie tam? Mniejsza z tym. Nie, żartuję. Dwójkę najpierw skończymy, tam nie wiem ile nam już to zostało, na pewno jeszcze z trzy jakie trzy rozdziały, panie? Z pięć rozdziałów, no... Gdzie? Sześć jeszcze, przecież pierwszego się nie skończyliśmy. Prawie. Prawie pierwszy już skończymy, chyba. To jeszcze tak myślę sobie zrobić, ale to pewnie dopiero po jakimś czasie, nie wiem, zobaczymy jeszcze. Bo tam pisał właśnie Borsuk. Dopiero wam teraz wam powiem. W tym odcinku. Miałem powiedzieć za kilka odcinków, ale nie, jednak nie, w tym powiem. Że tam... Żebym nagrał Amnezję, co nie? Ale niektórzy też są... Obcego właśnie. I nie wiem, czy to i to wybrać, żeby trzy serie były właśnie troszkę, powiem wam, bym się... Pogubił, nie wiem co jest krótsze. Czy Amnezja, czy ten Obcy właśnie, Izolacja. Właśnie się też trochę boję, wiecie o co? Czy w ogóle ta gra pójdzie, wiecie, chociaż żeby było też 30 FPS-ów, wiecie, na full. Ponieważ, no, gra... Wymagania ma nawet, no takie, no nawet. No ale na mój komputer poszła, spokojnie poszła, no. Nie miałem takich lagów, tak... Praktycznie powiem wam, nie zauważyłem, wiecie, przy tej grze, ale mogą się pojawić, jak na przykład tutaj, w Wiedźminie. No, Wiedźminie czasami 30, a 60, to i zależy pewnie od... właśnie, nie wiem czy ja to wam mówiłem już, czy nie, tam właśnie tak... Czasami też, do no, innych tematów, takich wcześniejszych tematów właśnie też, tak mówię wam. Może to spowodować, znaczy powoduje to pewnie mało ilość miejsca na dysku, albo... dużo jest obciążony komputer, czy jakoś tak. Ale to... Na wszystkich grach tak jest, powiem wam. Czasami jest 30, a 60, czasami jest... Na przykład mam tutaj teraz w ekwipunku na razie 60, co nie? Ale tu może się pojawić w 170 też. Ale właśnie jeszcze ten program jest ten Shadowplay, tylko ja na nim na razie nie nagrywam. Boję się, że jakbym nagrywał właśnie, ja nie wiem czy ja wam to mówiłem, czy nie, ale wam jeszcze wspomnę właśnie w tym odcinku. Właśnie się trochę boję, powiem wam, wiecie o co? Ponieważ ten program, ten Shadowplay, czy jak mu tam, ten GeForce Experience właśnie to tylko jest, tak jak wspomniałem kiedyś, dla kart graficznych serii GTX chyba 600 do tej nowszej, nawet to do 980 Ti, czy jakoś tak, czy M nawet jest jakaś. Tylko właśnie nie wiem, czy współpracuję właśnie z kartą graficzną, tak jak mówiłem, chyba w poprzednim odcinku, że jest taka karta graficzna 24 giga, tylko nie wiem właśnie jak ona się nazywała, coś tam SLI, czy jak mu tam, nie wiem, coś takiego właśnie było mówione, coś tam było napisane, bo to było, ja tu widziałem ten, o Jezu, bo ja właśnie widziałem ten taki, te podzespoły na Allegro właśnie, i tam właśnie się, powiem wam, zdziwiłem aż, no serio się zdziwiłem, bardzo się zdziwiłem. Nie wiem ile tam ramu było. O, sowa jest, wow. Ale tu ja nie mogę. O kurde, jaka tu walka. Ale to ta sowa jest zawalista, powiem wam. Nigdy się nie nauczę. Dobra, tylko jak ja mam tu przejść teraz, fuck. Ja się powiem, trochę boję ich, wiecie? Bardzo się boję. Ale słaby. Czekajcie, bo muszę iść za to. No bo już jestem na tej stronie drugiej. No. Ja pier... Nie, tylko nie to. O, ty... Kurde, jakbym miał jakąś pomoc jeszcze. Fuck. Wypierdzielaj, facet. Nie denerwuj mnie nawet. Draugirze pierdzielony. Fucking sztosie ty jeden. O, ty skur...
Dobra. Wow. Ej. Geralt, spokojnie tu. Właśnie nie wiem, czy my idziemy w to samo miejsce, co ostatnio było. Kilka odcinków temu, czy kilkanaście, już tak za bardzo już... No, nie pamiętam, no! Ja pierdzielę. No idź Sowo, idź, znaczy to jest ta, Filippa. To idź, Filippo. Jak wiemy. Zaraz. Jeszcze nie skończyłem właśnie na temat tego... podzespołu tych komputera. Powiem wam, że aż... to jest Intel Xeon. Intel Xeon, ten taki najnowszy procesor. 36 rdzeni. Powiem wam, że AMD nie pobije go. Nie pobije go. Nie, serio, nie pobije tego procesora. Ponieważ, jak wiecie, najwięcej AMD ma... AMD ma właśnie 8 rdzeni. A to ma... Ty! Fakir! Fucking sztosie, ty jeden. Pięknie, jest, udało się. A ty co, frajerze? Wow, ej! Co wy tak... Ale ona zapierdziela! Nie no, nie wierzę. O Jezu! Co się tu dzieje? O ja pierdziele, Boże, niebiesko jak... na niebie w piruny. Kurde. No i co teraz? No już przeszliśmy chyba na tą drugą stronę. O, Saskia. Nie mogę iść dalej. Znaczy, Filippa! Wyczuję moją obecność. Jak mam wrócić do Vergen? Będę czekać w okolicy. Pośpiesz się. Okej, dobra. Dobra. Trzeba się śpieszyć, kurczę. To tak, teraz idziemy gdzie? Tak konkretnie gdzie idziemy? Czekajcie, bo my jesteśmy tutaj, tak? I to my gdzie jest... What? Wow. No, powiem... No, wow, fajnie. Czekajcie, tego chyba nie będziemy robić, zapewne. Nie wiem, nie pamiętam, czy na tamtym... save'ie, na tym jeszcze z tym starym, takim, no, tym starszym... starym. Nie wiem, czy to była ta misja wykonana, o ta porozmawia z podejrzanym chłopem. Nie wiem, nie pamiętam już. Dobra, idziemy do... No, kurde, nie laguj się. Dobra, idziemy tam do... Aha, ona tu będzie na nas czekać, tak? Tylko nie widzę jej tak za bardzo. Dobra, idziemy. A co mi tam? Idziemy. Pewnie tu będą jakieś potworki, na pewno. No, serio? O Jezu. I tędy co trzeba iść, idziemy. Tędy. No właśnie, powiem wam, że ten procesor, ten Intel Xeon, to powiem wam, że AMD nie pobije. Bo AMD, jak wiecie, ma najwięcej, wiem, wspominałem to już, 8 rdzeni, a to ma aż 36. Powiem wam, że nieźle. Niezły procesor zrobili, ale powiem wam, że... ten. Właśnie ma mało tego, częstotliwość gigaherców, czy jakoś jak się mówi, właśnie, bo jest na min, na... nie na turbo, na turbo to jest chyba 3.6, a na tych normalnym 2.6 chyba, coś takiego, 3.9, 3... Wiedziałem, cholera, wiedziałem, że to ty. O ty suko. Gdy we mgle zaczęło się kotłować, powiedziałem wal się. Chłopakom, to Geralt z Rivii, albo nie nazywam się Vernon Roche. Zamknij się, frajerze. Twój kumpel? Znalazłem go przed chwilą. Już nie żył. Ciekawe. To chyba wergeński strój. Prawie przedarł się przez mgłę. No i czego dobra. Triss jest gdzieś w okolicy. Wciąż szukasz swojej czarodziejki? Gdyby się tu pojawiła, wiedziałbym o tym. O idź, frajerze, ty. Nie. W takim razie mało wiesz. Albo zwyczaj. Chędosz się, suczy synu. Dokonałeś wyboru. Uciekłeś z elfami, a Vesku no. Nie zginęła u tego kurwiego syna Loredo. Nie będę się tłumaczył. Uratowałeś złodziei. Ci złodzieje i bandyci są gotowi umierać ramię w ramię z prostym ludem Vergen. Mają lepszą motywację do walki niż rozkazy. Ale jest na, jest na mnie wkurzony. Zabójca porwał Triss, pamiętasz? Pomóż mi ją znaleźć. Obiecuję, że dotrzymam słowa danego w lochach Lavaletów. Nie wiem, dlaczego to robię. Dobra, jeśli Triss rzeczywiście jest gdzieś w obozie, to może przebywać tylko w jednym miejscu. Na tyłach, blisko brzegu, rozłożyli się Nilfgaardczycy. Nikt nie ma tam wstępu. Możesz się przekraść przez obóz, albo przejść jaskiniami.
O bramach zapomnij. Wejście do jaskiń jest w namiocie markietanek. Panienki sobie wymyśliły, że będą tamtędy chodzić na hrabiów i rycerzy, ale zalęgły się tam potwory. Jeśli masz dość zabijania potworów i chodzenia na dziwki, to na wschodzie znajdziesz ścieżkę prowadzącą nad rzekę. Dotrzesz w okolice kantyny, a potem będziesz musiał się przekraść przez cały obóz. O, wow, wow, wow. Dzięki, Rosz. Trzymam cię za słowo. Dobra, idź sobie już, idź. Idź, idź sobie. What the fuck, dlaczego znajdź drogę do obozu Kedwen? Waza przypadkiem nie... Powaliło was? Nie chce mi się iść. What the fuck, nie. Nie, tylko nie to. Ja pierdykam, gdzie jest... A to to, what? Aha, dobra. Bo to są kadwenczycy, o tu. Ja pierdzielę, nie chcę mi się robić tego, powiem wam szczerze, ale dobra. Idziemy, idziemy. O, tu mam jakiś jeszcze... Uwaga. Aha. No spoko, fajne zdjęcie. Co to za jakiś, kurde... Co to jest? Zgnilet! Jar zabi... O ty! Wow, a! To strzela! Ty mi się... Znowu mi się Dying Light przypomina, tak jak wspomniałem kiedyś. I BUM! Pamiętam to, kurde! Powiem wam, że ta gierka po prostu mega jest. Polska gra też, Techlandu właśnie, jak wiecie, twórcy Techland, firma czy jak... Właśnie nie wiem, firma? Twórcy, tak można powiedzieć. Ale powiem wam, że trochę jest, wiadomo, że polska gra, ale kurde, powiem wam, że te niektóre imiona powinny być polskie, wiecie, a nie jakieś zagraniczne, serio powiem wam. Jest różnica, na przykład w tym Dying Light jest na przykład... tam są niektóre polskie imiona, ale też są takie, powiem, zagraniczne. Bardzo dużo jest zagranicznych też, na pewno. Kurde, nie laguj się. Proszę. Dziwnie się w życiu układa. No dobra, tylko jak ja mam z kim... Z kim ja mam porozmawiać? O, czekajcie, wyjmę miecz. Proszę, proszę, czego chcesz? Może inny. Ale zaraz, chwila, bo tu jest te przejście, ta? Podajże, tylko tu tego wejścia... O, tu jest jakieś... Miłość, nie wojna! Ty, a to nie jest to przypadkiem to... Ty! Nuda... Witam! Tu jest ta chyba przecież... Ja nie mogę... Obsłuż się sam, gołodupcu! Gołodupcu... Ej, nie wyzywaj mnie! Dobrze... To trochę tu żyją? Proszę, proszę, czego? Chciałem po... Możemy rozmawiać? Zgadzam się. Pytaj wie, o czym chcesz ro... Dzieje się coś ciekawego. Żołdactwo sra w portki przed bitwą i woli chlać wódę, niż dać zarobić porządnym kurwom. Czy to jest ciekawe? Nie sądzę. Zapalił się do walki? Może i na początku się... Się palili, dobra. Ale tu nic ciekawego... Ciekawego mi tu nie powiecie, wiecie? Spiruny. Oj tam, odejdź. No kurde. LOL. What the fuck? Tędy może trzeba iść? Ha, nie wiem. Potrzebujesz klucza, jakiego znowu klucza? What the fuck? Nie chcę klucza. Znaczy... Nie chcę klucza, jak chcę klucz, znaczy. Kurde, nie wiem, jak to mam z nią. Proszę. Chciałem... Może... Nie będę płacić. Oj, Boże, co ja zrobiłem? Zaraz, chwila. Zgadzam. Pytaj o... Chciałbym poznać twoje... A co bordel ma... Bordel mamy i karczma... Kiedyś przychodził do nas pochędożyć. Bratał się z wojakami, ale dzisiaj już nie. No ale żeś, kurde... Właśnie nie wiem... Ale tu żyją? Ano żyją. Jak ja mam... What the fuck? To jest dziwne. Dziwne zadanie. Witam. Miłość, nie wojna! O tu jest jakieś miłość, przejście, tylko kurde, nie wiem, jak to mam... Ten przynajmniej się myje. No, kto? Ej, nie wyzywaj mnie! Ty!
Lubawa, Lubawa, serio, jakie kurde nazwa, ja nie mogę, Lubawa. Ludmiła, to się nie dziwi, ale Lubawa, kurde. Jakie kurde mam wam śląskie imię, Lubawa. Takie trochę. Nie, mniejsza z tym, tylko zaraz, tu mamy, kogo tu mamy? Kogo my tu mamy? Idą po ciebie, sołtys z Wermunkowym. Czołem, znaczy salut. Sralu. Wes! Co ty tu robisz? Wow. No. Na co się tak gapicie? A, nic, nieważne. Co tam, Geralt? Nic, nic ciekawego. O, Vernon nie. Cześć. Gerwant? Nie wiem, kurde, czekajcie. Semper Fidelis! Cicho! Bo mnie zagłuszacie tymi krzykami swoimi. Czekajcie, pójdziemy sobie jednak. Bo tutaj nic się nie dałem ciekawego, albo to jest jakoś tak dziwnie zrobione, że nie wiem jak to mam. Witaj, Mizeroto! Oj tam, oj. Ładnie. What the fuck? Proszę, proszę, czego? Chciałem. Może. Muszę się dostać. To będzie kosztowało. Wow! Sztyle, dobra. Aha, tyle wystarczy. Mamy tu podziemne przejście na plażę. Dzięki. Nie używamy go, bo tam coś żyje. Dam sobie radę. Wejście. O, dziękuję. Jest! Yeah, fajnie, znalazłem. Jest. No. Elegancko, widzicie? Nie wiedziałem jak to porozmawiać z nią, ale jednak już się dowiedzieliśmy. Okej, znajdź co? Odnogę? What the fuck? Co to jest? I co my tu znajdziemy takiego ciekawego? Czekajcie. Żebym sobie przypomniał, miecz na potwory to jest chyba stalowy. Nie, srebrny. Nie, stalowy to jest na ludzi. Aj, dobra. To ten sobie weźmiemy, mieczyk. Dobra. Otwieramy, zobaczymy coś ciekawego, czy nic nie ma. O, coś tu widziałem, przed chwilą. Nie, to nic nie ma ciekawego. No, wychodź. Geralt, wychodź, proszę. O, drzwi otwarte kluczem, fajnie. Wow, znowu na dół, serio. Znajdź odnogi jaskini prowadzące do obozowiska Nilfgaard, no to. Chwila. Czy przypadkiem nie pogubiłem? Bo tu coś mamy ciekawego, tylko nie wiem. Nie wiem. Tu coś mamy ciekawego też. Kurde! Jakiego klucza? Jakiego znowu klucza? Może on jest na dole? O, właśnie. On to może być na dole, ten klucz, pewnie. Ale kto wie. Nie wiadomo jeszcze. Nie, zamykaj się. Dobra, tylko kurde, nie ma przejścia dalej, jak widzicie. Ej no. Powinno być jeszcze przejście, what the fuck. A, tu, zeskocz, Jezu, nie widziałem tego. A, dobra, mamy jednak teraz drogę już, tak, czy nie? Bo nie wiem, nie jestem pewny, kurde, tak za bardzo, powiem wam. Czekajcie, bo tu nic nie mamy chyba, co nie? Ale zobaczymy tutaj, z tej strony zobaczymy i z tamtej. Ale tu chyba nic ciekawego nie będzie. Cóż, czy nie, czy jak tam? Wow, ile kufrów mamy, wow. A, tu zamknięte są kufry, no nieźle. O, tu mamy otwarty, fajnie. Tu też mamy otwarty i tu nic już nie ma ciekawego, co nie? No okej, idziemy. O, tu jeszcze coś mamy, tylko nie wiem czy to coś tu... Aha, nie przejdziemy. Fajnie. No okej, idziemy dalej. W tej chwili. O, coś mamy. Przestępstw znowu. Oj, ile tych przestępów to. O, mała głowa. Głowa mała. Ile ich tam jest? O, co to jest? Wow! Trolluś! O kurde, nie wiem. What the fuck? A to atakowaliśmy go kiedyś, jak pamiętacie. Pamiętam tego kaczerba. O ty! What the fuck? Co to jest? Wohohoho!
O, ty suko! Powiem, że dobry jest ten kaczerp nawet! O, ty suko! Ha, pudło! Kutasiarzu! O, to co to jest? Nie, tylko nie zgnilce! Wow, what the fuck, panie, kurde, nie atakuj mnie! Jaki kut... Ha, dobre! Kurde, ale... Wnerwiony jest na mnie? O ty kur... Ja pierdykam, nie, tylko nie to... Wow, dostał! Czekajcie, gdzie on jest? Kurde, gdzie on jest? Ja się boję go. Powiem wam szczerze. Jest! Ohoho! Ohoho! Powiem wam, że ja się go boję! O kur... Ja pierdykam, nie no. Ale jesteś brzydki. Ohoho! Jest! Dead! Kurde! Powiem wam, że jest... Mocny! Mocny, aż nie wiem co! Kurde, nie ten miecz użyłem nawet! Ajajaj! Nie tak jak trzeba zrobiłem, o! O, coś mamy tu! Mózg karczeba! Kaczerba znaczy, kurde! I tu coś mamy jeszcze? Mamy! Krew trupojada, fajnie! Tylko nie wiem dlaczego mi znowu pokazuje na mapie... ten... jak to... Znaczy tutaj na tej minimapce czerwono kropkę, jak to już dedło, już dawno, przed chwilą znaczy. Okej, idziemy dalej, co nie? Tylko teraz kurde, pytanie, którędy? O, tu coś mam, jakieś dratwy, ale to nie wiem, czy to potrzebne mnie to jest nawet. A, bierzemy, a co mi tam? Dobra, idziemy dalej. Nie wiem dlaczego mi to pokazuje. A, zeskocz, kurde, nie zobaczyłem tego. Zaraz idziemy najpierw tutaj sobie. O, tu coś. O, mamy. Wow. Ty ku... BUM! Headshot! No okej, okay, a tu... O, jeszcze... O! Ej, nie używaj tego! Kurde, Geralt! Mówię! Nie używaj tego! Ja nie mogę! Tu coś mamy jeszcze ciekawego... O! O! Wzmocnienie, coś tam mamy, fajnie! To gdzie to jest? Zbroje, co nie? Hedwańska... Nie, czekajcie, miecz... nie wiem. Nie wiem gdzie to jest, idziemy dalej. Idziemy dalej, idziemy dalej. O, tu coś już mamy chyba wyjście, o, ale... Bum! Kurde, Dying Light cię przypomina. A jak? Kurde. Się przypomina. Dying Light, a jak? A, nie mogę zapisać gry, no dobra. Się chyba zapisała, co nie? Oj. Nie wiem. O, dostań się do obozu Nilfgaardczyków. Wow, tędy. O, jeszcze nie żyje?
I BOOM! Headshot! Jak to fajnie wygląda, powiem wam. O, kolejne f... O, fuck! Wow! Więcej was matka nie miała, za przeproszeniem. Wow, wow, wow! Nie, tylko nie to! Jakieś kurde gówno puścili na mnie, ja nie mogę. A ty sucho ty! Najlepiej to kurde, wiecie co? Ej, fuck! Ty suko! Fuck! Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku, cześć!